Siemano widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym materiale. Ja jestem Szybson i dzisiaj jesteśmy na Pionowie i patrzcie, postawiłem tutaj skrzynkę na listy. Skrzynkę na listy, o której myślałem, że długo, długo listy nie trafią. A tutaj nagle patrzcie, jest list, jeszcze pisze mi szkoła w Pionowie. Ja widzowie, ja to jest jakiś koszmar, wrócił z dzieciństwa. Ja nie chcę wracać do szkoły. Ukończyłem tą edukację, nienawidzę edukacji, nie chcę tam wracać. A tu dostaję jakiś nawet na Pionowie, na którym ma być, prawda, że tak powiem, tutaj ma być radość, tu ma być szczęście, to ma być, prawda, sama pozytywna energia, a dostajemy takie coś, no nie wiem, dobra widzowie, ja nie chcę wracać do szkoły, więc ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby do tej szkoły nie wrócić, więc nie, to ja się nie poddam, ale dobra, zobaczmy, co tu jest napisane w tym, że tak powiem, liście, zobaczmy, co tutaj jest napisane. Szkoła w Pionowie, z wielką przyjemnością zapraszamy do nauki w nowej szkole na Pionowie, pierwsze lekcje odbędą się już na dniach, liczymy, że wspólnie zdobędziemy wiedzę, bo wiedza to do potęgi klucz, no po prostu... Naprawdę, nie wiem jaki stand-uper to pisał, mega śmieszne, mega zabawne, ja do żadnej szkoły nie idę, mnie to nie interesuje widzowie. Jak nie chcecie, żeby poszedł do szkoły, proszę, zróbcie to dla mnie, ja nie chcę iść do szkoły, bardzo tego nie chcę. Zostawcie łapkę w górę, to może uda mi się uniknąć tej szkoły, albo... Albo zostawcie łapkę w górę, to mnie skażecie na tą szkołę. No nie wiem, się zobaczy. W każdym razie ja nie chcę iść do szkoły. Ja chcę się spytać Milki, czy ona też taki list dostała, bo ja mam nadzieję, że nie jestem w tym samotny. Czekajcie, ja chcę, żeby ona też poszła do tej szkoły. Niech ona też się męczy z tym wszystkim. Czekajcie, zobaczmy tutaj. Ja nie widzę u niej tu żadnej skrzynki. No nie wiem, mogę nie dawać tego na listy. Halo! Co to jest za jedzenie tortu? Halo, halo. Ja, no nie wiem, co, no nie mogę. Jesteś gotowa? Chyba jest, to chcesz mi powiedzieć, tak? Nie, ja tego nie powiedziałem, to ty to powiedziałaś. Słucham. Jesteś gotowa? No, na co to? No, dostałaś list? Jaki list? Nie dostajesz żadnego listu? Czekaj, to trzeba poszukać. Nie. Może tu gdzieś jest jakiś list. Błagam, żeby był. Błagam, o! Żeby był. Błagam, żeby... Jaki list? Czy tu, co? Za sianem leży! Co to jest? Dostałaś list. Ja? No, tu leżał za sianem. Mi ktoś jakiś list, o co tu chodzi? Leżał za sianem. Z wielką przyjemnością zapraszam na nauki nowej szkoły na Pionowie. Pierwsze lekcje będą się już na dniach. Liczę, że wspólnie zdobędziemy wiedzę, bo wiedza to do potęgi klucz. No widzisz, no czyli też jesteś skazana na to, co ja. Co? No. No way. No wracamy do szkoły. Jaka szkoła? Nie, no, ja nie wracam do żadnej szkoły. No wracamy do szkoły. Nie? No nie, no dobra, to była książka, którą ja dostałem, wrzuciłem ją za siano, ale gdzie jest twoja? Dlaczego ty nie idziesz do szkoły? Jaka? Dlaczego ty nie dostajesz żadnego listu? Czy ty dostałeś, a to jest twój list, dostałeś, żeby do szkoły dostałem pójść. Powołanie do szkoły. Okej, Szczypson, chodź, chcesz zobaczyć? Nie, ja nigdzie nie, co? Chodź na chwilę, popatrz. Co? Nie, no to jest szkoła? Ja nigdzie nie idę, ja tam nie chcę iść, zostaw mnie w spokoju, ja do żadnej szkoły nie idę. Taki malutki Filipek będzie mówić do pierwszej klasy. Dobra, ty teraz się śmiejesz, a dostaniesz jeszcze pewnie dzisiaj list. Nie, no way, to było ja w tym nie, tutaj. Odkładam, ja odsyłam ten list, zwracam do nadawcy, prawda, tak powiem, niech go gołąb chwyci, no. Ja nigdzie nie idę do żadnej szkoły. Dobra, Szczypson. Dawaj, inwokacja, Litwo. Nie, będę sama tam jesteś inwokacja. No moja. Nie, ja nic nie tutaj nie. Ty nie ten, jak tak, zdrowie, tak, oczywiście. Ile ci trzeba. Masz, weź, a chcesz. Czekaj, mam pomysł. Bo ty jesteś doedukowana, ty się tam nastudujesz i tak dalej. Weź, pójdź za mnie, co? Nie ma opcji, ty no dawaj, proszę, na tym polega szkoła. Uhu, szkoła, dobra. Ale będziesz to się 2 plus 2 to jest ile? Czekaj. Nie, może tak długo liczyć 2 plus 2. Nie, patrz, co jest napisane na drugiej stronie no w tej książce. No way. No, widzisz? No jest jednak, dobra, ktoś pomylił adresy. To miało iść do ciebie. Aha. To miało iść do ciebie, nie sprawdziliśmy drugiej strony. Ale mi ulżyło. Dobra, o kurde, no to dobrze. Są 3 strony. Co jest na trzeciej stronie? Nie było trzeciej strony, ja pamiętam, Ej, że jej serio? Nie było. Nie było trzeciej strony. Ej, bez kitu, nawet 4, patrz. Nie ma żadnej. Ej, serio, nie? Ja pierniczek, tak, kto to zrobił? Nie, no! No nie, ja nie chcę iść do szkoły! Ja nie idę, patrz jak to wygląda strasznie, przecież ja jeszcze No i teraz to jeszcze widać z mojego domu, ej, ciu. Słyszysz to? Co? Patrz, jest zgrzytanie zębów uczniów? Zgrzytanie zębów uczniów, ty. Wiesz co, nie, ja... Nie strasz mnie, ja nigdzie nie idę do żadnej szkoły. Ja już ukończyłem, ja zdałem maturę. 6x6, Szczypson, 6x6. Ile? 6x6? Oczywiście, że to jest najgorsze. Oj, tak. No, to jest jedyna poprawna odpowiedź. Zdany test. Czyli co, czyli ja nigdzie nie idę. Ja to już powiedziałem, ja nigdzie nie idę.
Ej, szczerze, mega cię współczuję. Dziękuję. Ale to chodź ze mną do tej szkoły. No, co ci szkodzi? Będziesz takim kujonkiem, będziesz się uczyć. Nie, właśnie, potrzebuję kogoś, kto za mnie będzie się uczył, a ja będę... Alfabet. Nie, ja będę ściągać. Słuchaj, ja mam pomysł. Ja ci będę płacił, a ja będę ściągać co od ciebie, dobra? Ja to będziesz za mnie się uczyć. Okej, okay, ile będziesz mi płacił? Ile ci będę płacić? Czekaj. Może ci będę płacił... Chciałam powiedzieć, że masz całkiem sporo diamentów, bo nie, bo nieprawda, bo ci je oddałem. No dobra, masz szczęście. No już myślałem, że będziesz kłamać, Oddałem po odcinku, oddałem jej, bo ja jakby za bardzo bym cię okradł już. Już nie byłem taki zły, oddałem ci, a ty mnie chciałaś teraz na minę tutaj, prawda, wrzucić przed widzami, że ja niby ci tego nie oddałem. Na pewno. A ja wszystko oddałem. Wiesz co, Szybson? Co? Ty lepiej patrz na tą szkołę. Nie, patrz, ja płacę perła za miesiąc ściągania. Sami... No, ale to jest... Wiesz, jak tą perłą możesz zaimponować innym? Wiesz co, Szybson, ty sobie nie zdajesz sprawy z tego, jaka ta perła ma możliwości. Ty sobie patrz. Nie zdajesz, słuchaj, ty sobie wyobraź sobie, że... Mojego. Słuchaj, tutaj, w tym miejscu, to jest biurko. Ja jestem w szkole, nie? Ała, dostałem w twarz. Przepraszam. Ała. No nieważne, czekaj, patrz, siedzę w ławce, nie? I nauczycielka mówi, ja jestem Tomo, załóżmy. I nauczycielka mówi, Milki, do odpowiedzi, ty robisz tak. Nie jestem przygotowana. I widzisz, i cię nie ma. I jest wow. Koniec. I po prostu, no to jest takie zastosowanie. Wow. I teraz ja ci płacę taką perłę i raz na miesiąc możesz właśnie, że tak powiem, uniknąć. Pa, 8 ci dałem nawet, widzisz? Mhm. Będziesz za mnie się uczyć? Nie. Dlaczego? Szybson, ty musisz... Ja nic nie muszę. Ja mogę, jestem wolnym człowiekiem, jestem wolnym tostem. Okej. Okay. Słuchaj, to ty musisz. Jesteś w niewoli. No, co?! Jakiej niewoli jestem? Czekaj, zaraz idę po skarpetę dla ciebie. O ty. Konstruuj mi tą skarpetę. Żebyś mogła być wolna w końcu. No to daj, no. Nie mam skarpety. Niestety nie będziesz wolna. Mówię. Dobra, słuchaj, no chodź, pójdź. Zgradek nie ma mnie skarpety. Idź tam do szkoły, idź się za domów już, nie? Znajdź sobie swoją szafkę. Ale ty chodź. Ja zobacz, nie, ale chodź. Nie, ja pójdę z tego do trzeciego towarzystwa. Ale fajna jest ta szkoła, ja pierdolę. Jest obrzydliwa, jest tragiczna. Super, jest tragiczna, żadna szkoła nie jest fajna. Czekaj, bo ty jesteś wyedukowana właśnie. Weź powiedz mi, jak nazywa się takie, prawda, jak coś jest takim zaprzeczeniem czegoś. W sensie. Jedno słowo zaprzecza drugiemu. Bo fajna szkoła, to jest inaczej, jak to się nazywa? To jest, prawda... zapomniałem. Nie wiem, jakieś tutaj dwa słowa przedstawione na kontrastujące no, ze sobą. No, że jedne z drugim nie pasuje. Fajna szkoła to jest, kurde... Czekaj, jest tak jest. No wiesz, tak, wiesz, o co mi chodzi. Nie synek Doha. Kurde, czekaj. Co ty gadasz? Idź się do eduku. Nie wiem, no, to się nazywało... archaizm! Chyba. Archaizm to są stare słowa. A, no tak, a faktycznie. Kurczę, no to. Jak się to nazywało? Dwa przeciwstawne słowa. Kurde, nie da mi to spokojnie zrobić na przeglądarce. Dwa przeciwstawne wyrazy. Oksymoron, no właśnie! Tak, oksymoron. No i widzisz dobrze, że ten oksymoron, no to właśnie to jest to. Fajna szkoła, to jest oksymoron. To jest to. No. Oksymoron, to ty będziesz miał w domu, jak dostaniesz pałę z pierwszej kartkówki, więc idź się lepiej uczyć. Czekaj, bo ja nie rozumiem, gdzie tu jest oksymoron. Nie ma oksymoronu, po prostu idź się uczyć. Dobra, idź do tej szkoły za mnie. No nie! Idź, bo ty sobie dasz radę, ty już jesteś, ty już wiesz, ty już ten, bo ja nie mam czasu na takie głupoty, idź za mnie. Dobra, Szybson, Litwo, ojczyzna moja. No widzisz, dasz sobie radę. Będziesz tak mówił, wiesz? Ja tak nie będę mówił. Nie będziesz tak mówić. Nie będę tak mówić. Idź tam się poucz. Tam jest twoje miejsce. Będziesz gaworyć, prychać, jaki będziesz język ten, jaki język angielski, jaki niemiecki. Język rozszerzamy, język nienawiści. Idź tam. Idź do tej szkoły za mnie. O, ja język ciała. Ona by chciała, wiedzieć. Idź za mnie, proszę, ja nie chcę. Przecież patrz, jak ta szkoła wygląda, że to wygląda jak jakieś zło. Że to wygląda jak jakiś, no nie wiem, że to wygląda jak Dom Team X, no uragam cię, tam nie możesz nic do pozytywnego widziałać. Dom Team X w ogóle, jak palną. No ale idź tam ale za mnie. Słyszysz to? Ej, cicho, słyszysz to? No nie słyszę. Musisz głośniej mówić, bo twój mikrofon niestety nie łapie takich ale cichych. Ale cicho. Szybson, słyszysz to? Nie. Szkoła cię wzywa.
No nie, to ciebie woła. Nie, ona mówi, Szczypson, chodź tu. Nie, Szczypson, Szczypson, nie zbliżaj się. Mówi, Milki, zapraszam. No idź tam za mnie. No. Nie, no. Tobie co jakiś czas się taki zombie budzi. Nie ale wiem. To no nie idź, idź tam. Au! No idź. Kurde, nie, no dobra, idź. Dobra, będę groził mieczem. Z języka nienawiści 6. Co? Masz dobra. 6 z języka nienawiści na koniec. No i widzisz, no ja już znałem, teraz ty musisz się dokształcić. No idź za mnie, ja nie chcę iść do szkoły! Dobra, walę ci cios ostatecznego. Jak nie pójdziesz. Kurde, nie zdążyłem cię klepnąć. Chodź tu, kurde. Przestań, no przestań! To jest fajne, idę. Nie, ja się boję, okej. No way, zostaw mnie. Nie wierzę, ja nie umiem, mam 24 fajerwerki, nawet nie dolecę. No, kurde, chodź tu, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Tam. Może, że mnie nauczyłeś latać elektron. Kurde. No, klepnę cię tym mieczem, to cię zmienię się z planży. Zostaw mnie, proszę. Dlaczego mnie gonisz? Zostaw mnie. Aaaa, jestem no, gliszką, czemu dla ciebie? Dlaczego się nie trafiłem? Gdzie ty jesteś? Dobra, tam. Super. Nie no, przestań się na nie patrzeć, musisz się zostawić. No przestań, co jest? Nie da się ciebie trafić. No i za mnie do szkoły, ja nie chcę się uczyć. Nie pójdę do mnie do szkoły, ja już znam szkołę, teraz jestem na studiach, ja nie mam czasu na szkołę. No nie, ja nie chcę się iść uczyć. Czekaj, kurde, no nie da mi to spokoju, jak cię nie klepnę. No co jest? No nie wytrzymam. Nie wytrzymam, jak ktoś... Gdzie ty jesteś? Tam jesteś. Nie, no kurde, ja nie mogę nawet skryć tutaj nigdzie. To jest denerwujące. No nie wytrzymam. Stary, ja mam jesteś po wietrzu. Ała, prawie zginąłem. Co jest grane? Zniszczyła. No nie no. No błagam, idź za mnie do tej szkoły, ja nie chcę. Skąd ty masz jeszcze fajerwerki? Ty już miały ci się skończyć. Ej, no dlaczego? No dobra, no Jezu, nie mam do serduszka. No nie wytrzymam, gdzie ty jesteś? No, pójdzie za mnie do szkoły, czy nie? Nie. Okej. Gdzie ty jesteś? Skrywam się. Ja się zaraz znajdę, A widzisz mnie? Mam 7 fajerwerek. Ja mam, też mam 7. Ja pierniczę. Nie podoba mi się. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Nie no, jak się zaraz gdzieś wyhaczę. Ale było blisko. Czego było blisko? Żeś mnie zauważył. Dobra, wskazówkę mi daj. Czekaj, wskazówkę. Gdzie bym się schował, gdybym był tobą? Na dole. Pamiętaj, że ja się nie umiem chować i ja się zawsze chowam w takie totalnie randomowe miejsca. No nie wiem, gdzie jesteś. Nie no proszę, idź za mnie do tej szkoły. Przestań! Nie straszy. Mój sąsiedzi mi wywalą dzisiaj. No, co jest? Dlaczego cię nie mogę uderzyć? Co jest grane? Ja się nie biję. Jak pójdziesz do szkoły, się nauczysz tego. No kurde, no to nie skończyły mi się fajerwerki w tym momencie. Wygrałam tą pustę. No, co, ty masz fajerwerki jeszcze? Mam dwie ostatnie. No, nie, no dobra, nie, no ja się poddaję. Ja nie idę do tej szkoły, nie ma takiej możliwości. Ja idę się zabunkrować, nikt mnie nie zmusi idziesz, do tego. Idziesz. Nie idę. Ty idziesz za mnie, ja nie idę nie, do tej szkoły. Idziesz. Nie, ja już schowałem, nie wiesz, gdzie jestem. Schowałem się już. Może i nie wiem, ale idziesz. Schowałem się już. Nie wiesz, gdzie to jestem. To jest pewne. Nie wiesz, gdzie jestem. Schowałem się już. Schowałeś się? Tak.
Dobra, i teraz mogę na spokojnie, brat. Idziesz za mnie do szkoły, koniec tematu. Dziękuję widzowie za oglądanie. Widzimy się na kolejnym filmie. Ja bardzo chętnie jutro odprowadzę Emilię do szkoły. Trzymajcie się, elo.